W tym filmie wyprowadzę jedną z najważniejszych, najbardziej podstawowych własności funkcji logarytmicznej. No więc zacznijmy od szybkiego przypomnienia, co to w ogóle jest logarytm. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli. Logarytm przy podstawie a, z jakiejś liczby np. x, jest równy y. To co to znaczy? No to znaczy, czyli to jest równoważne takiemu stwierdzeniu, że a podniesione do potęgi y jest równe x. To są równoważne równania. No i właśnie... Chciałbym podkreślić, że wygodniej jest kojarzyć, wygodnie jest myśleć o wartości funkcji logarytmicznej, że to jest wykładnik. Kojarzyć sobie, że logarytm to jest wykładnik. No co ja tu mam na myśli? Mam na myśli to, że jeżeli teraz na przykład napiszę to równanie w takiej formie a, no a y to jest ten logarytm, czyli tutaj wpiszę ten logarytm, że to jest logarytm o podstawie a z x. No i to jest po prostu równe x. Więc widzimy, że jak wstawimy ten logarytm tutaj do wykładnika, no to mamy jakby złożenie funkcji wykładniczej i logarytmicznej. W na jakiś argument x. Dostajemy z powrotem ten sam argument x, czyli to złożenie jest taką funkcją tożsamościową, że z x dostajemy z powrotem x, czyli widzimy, że funkcja wykładnicza i logarytmiczna to są funkcje do siebie nawzajem odwrotne. Z drugą stronę to jest jeszcze bardziej oczywiste. Jak złożymy je w odwrotną stronę, to znaczy napiszemy logarytm przy podstawie a z a do y, że to jest równe y, to to jest dosyć oczywiste, no bo do jakiej potęgi muszę podnieść a, żeby dostać a do y? No muszę podnieść do potęgi y. No a to, co tutaj zrobiłem, to po prostu wstawiłem zamiast x a do y. No więc te dwa równania mówią właśnie, że funkcja wykładnicza i logarytmiczna to są funkcje nawzajem do siebie odwrotne. No i dlatego wygodnie jest kojarzyć, wygodnie jest myśleć, o logarytmach, o wartości logarytmów, jako o wykładnikach. No i właśnie szczególnie dla tej własności, którą teraz tutaj chcę wyprowadzić, to jest przydatne. No dobrze, nie będę mówił, jaka to będzie własność. Na końcu się okaże, jaki wzór nam wyjdzie. Powiedzmy, że a do potęgi x jest równe b, jakiejś liczbie b. Powiedzmy, że a podniesione do potęgi y jest równe jakiejś liczbie c. No i powiedzmy, że a. Podniesione do potęgi z, daje iloczyn b razy c. B razy c. Dobrze. No i teraz, co z tego wynika? Najpierw przepiszmy te równania do równoważnej postaci logarytmicznej. Co to znaczy, że a do x jest równe b? No to znaczy, że logarytm przy podstawie a z liczby b jest równy x. Przypominam, logarytm to jest ten wykładnik. Czyli logarytm przy podstawie a z liczby b to jest x, no bo logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść a, żeby dostać b. Trzeba podnieść do potęgi x. No i analogicznie z tego równania wynika, czy jest równoważne, że logarytm przy podstawie a z liczby c jest równy y. No a to ostatnie równanie jest równoważne takiemu, że logarytm przy podstawie a z iloczynu tych dwóch liczb b razy c. B razy c jest równy z. No dobrze, to są równoważne stwierdzenia. Czyli x jest równe tyle, y jest na tyle, z jest równe tyle. Co dalej? Popatrzmy na to równanie. Tutaj występuje a do potęgi z, i występują te liczby b i c, które wcześniej wystąpiły w tych pierwszych dwóch równaniach. Czy ja mogę teraz w tym równaniu zamiast b. Wstawić a do x, a zamiast c wstawić a do y. I to właśnie chcę teraz zrobić. Czyli teraz zamiast b wstawię a do x, zastąpię b przez a do x. No bo tak sobie zdefiniowałem, niż bb, że b to jest a do x. Zamiast c wstawię a do potęgi y. No i mam takie równanie, że a do potęgi z to jest a do x razy a do y. No ale teraz skorzystamy z takiej bardzo podstawowej własności funkcji wykładniczej. Że jak mamy takie wyrażenia wykładnicze o tej samej podstawie i ich iloczyn, to tutaj trzeba po prostu dodać do siebie te wykładniki. Czyli a do x razy a do y to będzie a do potęgi x plus y. To jest podstawowa własność funkcji wykładniczej. Więc ja może teraz przepiszę jeszcze raz to równanie. Czyli mamy, że a do z jest równe a do potęgi x plus y. No i teraz musimy skorzystać z tego, że funkcja wykładnicza jest funkcją różnowartościową. To znaczy, jeżeli wartości funkcji są sobie równe, tak jak tutaj, że a do z ma być równe a do x plus y, to to jest równoważne temu, że z jest równe x plus y. Nie ma innej możliwości. To właśnie oznacza różnowartościowość. Że te wyrażenia, jeżeli są sobie równe, to znaczy, że te wykładniki muszą być sobie równe. No dobrze, no to teraz co wynika z tego równania? Może tutaj je sobie przepiszę jeszcze raz. Co to znaczy, że z jest równe x plus y? Teraz musimy sobie przypomnieć, co to było z, co to było x, a co to było y. z mamy tutaj, z to był ten logarytm. Czyli zamiast z, ja teraz napiszę logarytm przy podstawie a. No z tego, czyli zamiast z, piszę to, z tego iloczynu. B razy c. B razy c. Dalej. Co to było x? x, ja zdefiniowałem tutaj. x to był ten logarytm, czyli to jest logarytm przy podstawie a z liczby b. x mogę zastąpić przez to. A co to był y? y jest tutaj. No i y. To był logarytm przy podstawie a z liczby c. No, i koniec. Wyprowadziłem wzór, który chciałem wyprowadzić, mianowicie wzór na logarytm iloczynu. Mamy tutaj logarytm iloczynu dwóch liczb b razy c. No, i wyprowadziłem ten wzór, że taki logarytm iloczynu to jest suma logarytmów od tych poszczególnych czynników. Czyli logarytm przy postawie a z b razy c to jest logarytm przy postawie a z liczby b dodać logarytm przy postawie a z liczby c. No to wynikało z tego, że z było równe x plus y. A co to było z, x i y? No to były te wykładniki tutaj. No i widzimy, że jest to po prostu konsekwencja tego równania. Że a do x razy a do y to jest a do x plus y. To równanie jest konsekwencją tego równania. Czyli to prawo dotyczące logarytmów wynika z tego prawa dotyczącego wykładników, czyli z tego prawa dotyczącego funkcji wykładniczej. Dlatego mówiłem na samym początku, że wygodnie jest kojarzyć sobie logarytmy, że to są wykładniki. No i dlatego, że przy mnożeniu wyrażeń wykładniczych wykładniki się dodają, dlatego logarytm od iloczynu to jest suma logarytmów. No bo. Te liczby, które tutaj stoją, to, są, to jest nic innego jak te wykładniki, które występowały w tym równaniu. A więc widzimy, że umiejętne korzystanie z tego faktu, że funkcja wykładnicza i logarytmiczna są do siebie nawzajem odwrotne. Czyli inaczej mówiąc, umiejętne korzystanie z tego, że logarytmy to jest nic innego jak te wykładniki tutaj w tych równaniach, to nam pozwoliło wyprowadzić ten bardzo podstawowy i bardzo ważny, często spotykany w zastosowaniach wzór.